Kardynał Dziwisz przenosił księdza pedofila do dalszej pracy z dziećmi. Czy poniesie za to karę? Dlaczego arcybiskup Jędraszewski uparcie milczy, pytany gdzie dzisiaj przebywa ksiądz Łukasz K? O tym za chwilę porozmawiamy z redaktorem Szymonem Piegzą, a w drugiej części programu powiemy o protestach Ani Jednej Więcej i o zaskakującej wypowiedzi Donalda Tuska o rodzinnej sekcie Kai Godek i księdza Rydzyka. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie, jest poniedziałek, 8 dzień listopada, zaczynamy nowy tydzień w telewizji Idź Pod Prąd, a dziś naszym gościem jest redaktor Szymon Piegza, dziennikarz Onetu i współpracownik Newsweeka. Witaj. Dzień dobry. Damy. W studio również pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd TV. Witam cię również. Witam bardzo serdecznie. Już teraz zachęcamy was do pisania komentarzy i pytań na YouTubie i w mediach społecznościowych z hashtagiem IPP TV, a my znów dzisiaj będziemy rozmawiać o prawej ręce Jana Pawła II, ponieważ w dzisiejszym wydaniu Newsweeka ukazał się artykuł O czym milczy kardynał Dziwisz. Ksiądz pedofil wykorzystywał 12-latkę. Przenoszono go do innych parafii, aż w końcu zniknął, autorstwa Szymona Piegzy. Pytanie do redaktora. Dlaczego zainteresowałeś się sprawą księdza Łukasza K? Sprawa w zasadzie chodzi za mną od wielu lat. To znaczy, tak naprawdę usłyszałem o niej po raz pierwszy chyba w 2010-2011 roku. Jak się okazuje, kiedy sprawa już była w toku i ksiądz został odsunięty już wtedy od nauczania i pracy duszpasterskiej. A w zasadzie historia jest bardzo prozaiczna, bardzo prosta i trochę może zdumiewająca się może okazać, ponieważ ten ksiądz, który został sumarycznie skazany za wykorzystywanie seksualne 12-latki, tak naprawdę był przez pewien czas, przez pół roku, księdzem wikarym w mojej szkole, w szkole, do której chodziłem. Więc ta historia bezpośrednio też gdzieś tam dotyczyła mnie. I tak myślę, to myślenie, ta refleksja towarzyszyła mi cały czas podczas mojej pracy nad tym reportażem, że tak naprawdę ta sprawa mogła dotyczyć każdego z nas, bo okazuje się, że przestępcy seksualni są bardzo, bardzo blisko nas. I tym bardziej, że do tej samej szkoły, do której ja chodziłem kiedyś, później jeszcze chodził mój młodszy brat, więc równie dobrze to mogło spotkać również jego. No to zdecydowanie ta refleksja towarzyszyła mi cały czas i była w jakiś sposób motywacją do tego, żeby tę sprawę próbować przynajmniej wyjaśnić. Bardzo polecamy twój artykuł, można powiedzieć też śledztwo dziennikarskie. Możemy przeczytać w dzisiejszym Newsweeku. Powiedz w skrócie naszym widzom, co łączy księdza Łukasza K. i kardynała Stanisława Dziwisza. Oj, to łączy bardzo wiele. Zaczynając od tego, że ksiądz Łukasz K. w 2006 roku uzyskał święcenia kapłańskie w archidiecezji krakowskiej. No, najwcześniej oczywiście chodził do seminarium krakowskiego. Rok 2006 jest bardzo ważny w życiorysie kardynała, to już zresztą pewnie też państwo o tym wiedzą, ponieważ to był rok, w którym kardynał został metropolitą krakowskim. To znaczy wcześniej wrócił z Watykanu po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. Przepraszam. No i ówczesny papież Benedykt XVI zrobił go w 2006 roku kardynałem metropolitą krakowskim. I pierwszy właśnie rocznik święceń, który właśnie, że tak powiem, wypuszczony spod ręki kardynała Dziwisza, to był właśnie ten rocznik księdza Łukasza, między innymi księdza Łukasza. No i później oczywiście ta droga na pierwszą parafię, gdzie doszło do wykorzystywania seksualnego, też wysłał księdza Łukasza kardynał Dziwisz. Później, jak czytamy w reportażu, przeniósł go na kolejną parafię. Później przeniósł go, odseparował go od pracy z dziećmi, ale to nie oznaczał koniec pracy duszpasterskiej, ponieważ pracował w domu księży. Najpierw był w domu księży emerytów na takim krótkim przetrzymaniu, później pracował w szpitalu, opiekował się cmentarzem. Także kardynał Dziwisz w zasadzie do samego końca jego posługi gdzieś tam miał go pod swoją opieką, ale też za niego odpowiadał. W jaki sposób odpowiadał, to już państwo możecie doczytać właśnie w tym tekście. Ksiądz Łukasz K.
został podejrzany o molestowanie 12-latki i z tego, co wiemy z twojego artykułu w 2008 roku, w tym roku został przeniesiony do innej parafii, gdzie pracował z dziećmi, ale pytanie, skąd możemy mieć pewność, że w momencie tych przenosin ksiądz kardynał Dziwisz wiedział o tym, że ksiądz Łukaszka molestował 12-latkę? Skąd możemy mieć tą pewność? No i to jest dobre pytanie. Tej pewności, jakby sensu stricto, jeżeli odniosę się do twojego pytania, tej pewności nie mamy. To znaczy, mało tego, dzisiaj kardynał tłumaczy, że tej wiedzy nie miał i tej pewności nie miał w momencie, kiedy podejmował decyzję, że z jednej parafii księdza K przenosił na drugą. Ksiądz kardynał nie wiedział o tym, rzekomo nie wiedział, ale jakby no, trzymamy się jego tłumaczenia, ponieważ jest to oficjalne tłumaczenie, które ja usłyszałem od jego pełnomocnika, że na wówczas, w 2008 roku, ksiądz kardynał nie wiedział o tym, że chodzi o pedofilię, że zarzuty są aż tak poważne, że chodzi o pedofilię. W momencie, kiedy, to jest dalej tłumaczenie kardynała, w momencie, kiedy dowiedział się już, że chodzi o pedofilię, czyli na początku 2009 roku, a dowiedział się tylko dlatego w zasadzie, że prokuratura postawiła księdzu akt oskarżenia, czyli po prostu zarzuty i sprawa trafiła do sądu, w tym czasie kardynał odsunął księdza od pracy z dziećmi. No i to jest oficjalna wersja, w którą ja podejrzewam i państwo musimy ufać, ponieważ innego środka tutaj nie mamy. Ja oficjalnie ustaliłem, że jednak kardynał powinien się dowiedzieć wcześniej, powinien się dowiedzieć przynajmniej kilka miesięcy, zanim odwołał księdza, ponieważ to wynikało wprost ze śledztwa prokuratury, po prostu pod koniec 2008 roku, pod koniec 2008 roku prokuratura przesłuchiwała właśnie w trakcie śledztwa o wykorzystywanie seksualne proboszcza tej parafii, na której doszło do molestowania, więc proboszcz, jak składał zeznania, na pewno się dowiedział, o jaką sprawę chodzi. I na pewno powinien przekazać, to jakby wynika z prawa kanonicznego, powinien przekazać informacje swojemu przełożonemu, czyli w tym przypadku kardynałowi Dziwiszowi. Także z moich ustaleń wynika, że kardynał dowiedział się, albo przynajmniej powinien dowiedzieć się kilka miesięcy przed tym aktem oskarżenia i przed tymi zarzutami. Mimo wszystko ksiądz przez kolejne właśnie kilka miesięcy dalej pracował z dziećmi. Ale na pewno jeśli nie molestowanie seksualne, to kuria powinna wiedzieć o niewłaściwych stosunkach księdza Łukasza K. z 12-latką, ale mimo to, tak jak piszesz w swoim artykule, jednak ksiądz został przeniesiony do kolejnej parafii, gdzie pracował z dziećmi, pastor Paweł Chojecki. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, z pańskiego artykułu wynika, że tego księdza Łukasza przeniesiono za to, że faworyzował jedną z dziewczynek. Nie? No, dla mnie to jest śmieszne uzasadnienie. Myślę, że no, zmienia się miejsce posługi księdza z powodu, że faworyzował, i to przecież to jest dość, można powiedzieć, niejasne, nieściśle określone pojęcie, jak faworyzował, to w ogóle nie, myślę, że to nie może być żadna podstawa do aż tak restrykcyjnego podejścia do księdza. Myślę, że oczywiste jest, że ci, którzy podejmowali decyzję, a między innymi był to ksiądz kardynał Dziwisz, wiedzieli, że jest oskarżony o molestowanie tej dziewczynki, a nie żadne tam faworyzowanie. Jest to oczywista bzdura, ale mnie w tym artykule zastanowiło przede wszystkim tempo, w jakim to się dzieje. Czyli młody ksiądz opuszcza seminarium i od razu wchodzi, szuka, można powiedzieć, jest tym drapieżcą seksualnym. Jak to jest, że nikt tego no, nie sprawdził w toku jego tej duchowej formacji, że on kilka miesięcy po opuszczeniu murów seminarium już gdzieś tam no, popełnia przestępstwa seksualne. I od razu pojawia mi się drugi obraz takiego jednego z najbardziej znanych kleryków, a później księży. Oczywiście on z pedofilią nie ma nic wspólnego, ale też składa śluby czystości. Mówię o księdzu Tymoteuszowi Szydło. Składa te śluby czystości, że nie będzie się tam za kobietkami oglądał i tak dalej, a za parę miesięcy, kilkanaście miesięcy już go widzimy poza
posługą, już jest, są doniesienia medialne, że jakąś dziewczynę sobie znalazł i tak dalej. Dla mnie to pokazuje fikcję z dwóch stron. Fikcję tych powołań tak zwanych i fikcję opieki duszpasterskiej ze strony biskupów, kardynałów, tu akurat w osobie kardynała Dziwisza. Czy nie miał pan podobnych jakichś ogólnych obserwacji na podstawie tej jednostkowej sprawy? To znaczy tak, ja się muszę z tym zgodzić. Jedną rzecz, którą można by było sprostować w przypadku księdza K, było tak, że on święcenia uzyskał w 2006 roku, a w 2008 roku doszło do przestępstwa. Także no, mamy ten okres dwuletni, który generalnie i tak jest bardzo krótki i oczywiście ja się zgadzam z tym, o czym pan mówił i też takie miałem refleksje, że te informacje powinny zostać wyłapane w trakcie tej formacji, po to chyba też również jest seminarium. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które były na tym samym roku, co ksiądz Łukasz, no i one twierdzą, że w zasadzie mieszkali z nim, obserwowali go na co dzień i nic takiego nie zauważyli, co mogłoby wzbudzić ich podejrzenia, zwłaszcza w tym kierunku zainteresowania nieletnimi. No co jest, mam takie wrażenie, szczególnie odrażające, ale z drugiej strony powinno być szczególnie tępione. A faktycznie, wydaje się, że jeżeli ksiądz w tak krótkim czasie w jakiś sposób zbłądził, nazwijmy to w ten sposób, a mówiąc krótko, po prostu popełnił przestępstwo, to ta jego deklinacja w tym kierunku powinna zostać wyłapana. I to jest faktycznie dość poważne i ważne pytanie o jakość seminariów, jakość formacji po prostu, tak. Myślę, że ważny głos księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który w rozmowie z Newsweekiem powiedział: księży w parafiach wymienia się prawie zawsze w miesiącach letnich. Jeśli podejrzany został odwołany w kwietniu 2008 roku, to znaczy, że władze archidiecezji krakowskiej uznały za prawdopodobne oskarżenia pod jego adresem. W tamtym czasie kardynał Dziwisz nie mógł już nie wiedzieć o skali dramatu pedofilii w kościele. Redaktor Szymon Piegza, jakich skutków twojego artykułu się spodziewasz? Czy jednak kardynał Dziwisz poniesie jakąś odpowiedzialność za te przenosiny księdza pedofila? Tak jak mówiliśmy wcześniej, dzisiaj kardynał tłumaczy się w ten sposób i taką obrał drogę niewiedzy. Nie wiem, czy jest to dla nas już specjalnie zaskakujące. Kardynał twierdzi, że o niczym nie wiedział do momentu, kiedy prokuratura nie zbadała sprawy, kiedy prokuratura nie postawiła księdzu K zarzutów. Czyli to był początek 2009 roku. Wcześniej kardynał twierdzi, że przecież o niczym nie wiedział. Nie wiedział, że sprawa dotyczy tak poważnych zarzutów i tak poważnego czynu przestępstwa. Myślę, że niespecjalnie już nas to dziwi. Z drugiej strony uważam, że absolutnie to jest akurat fakt, i to też zbadałem, że ta sprawa została zgłoszona do Watykanu. Faktycznie kardynał Dziwisz naówczas istniało takie prawo, zresztą to była instrukcja powołana przez Jana Pawła II, zgłaszania najcięższych przypadków, a do takich najcięższych właśnie zalicza się wykorzystywanie seksualne nieletnich, zgłaszania takich przypadków do Watykanu. Sprawdziłem to, przypadek księdza K był zgłoszony do Watykanu, zresztą ksiądz K został ukarany przez Watykan. Pytanie zasadnicze, na które niestety nie uzyskałem informacji, jest kiedy to przestępstwo zostało zgłoszone do Watykanu. Oczywiście powinno zostać zgłoszone niezwłocznie i uważam, że tutaj absolutnie nuncjatura, a Stolica Apostolska powinna zbadać to. Cały czas przecież jesteśmy w trakcie takiego pewnego zawieszenia, ponieważ wiemy od kilku miesięcy, że w sprawie kardynała Dziwisza powstała specjalna komisja watykańska. Ta komisja faktycznie była w Krakowie, nawet była w Polsce i badała te przypadki. Mam wrażenie, z moich ustaleń przynajmniej to wynika, że tego konkretnego przypadku księdza K nie badała, więc myślę, że jest kolejny ciekawy materiał do tego, żeby sumarycznie jednak sprawdzić pewne zaniedbania czy decyzje, które podejmował kardynał. Na pewno kluczowe jest to, kiedy kardynał zgłosił to do Watykanu, no i oczywiście, czy wiedział, czy nie wiedział o wykorzystywaniu wcześniej. Boję się, że niestety tego się chyba nigdy nie dowiemy, ponieważ ja wielokrotnie próbowałem o to zapytać kardynała, no i cały czas słyszę, że nie miał tej informacji, nie miał tej wiedzy. Były duże nadzieje, jeśli chodzi o papieża Franciszka, szczególnie wśród części Polaków, że położy w jakiś sposób kres takiej, można powiedzieć, samowoli, czy raczej przestępczej działalności krycia pedofilii przez biskupów polskich.
Niestety niczego takiego się nie doczekaliśmy. Ta komisja badająca zachowanie kardynała Dziwisza też, no nie myślę, żeby tutaj dokonała jakiegoś wielkiego przełomu. Ale Kościół Rzymski, Watykan i Hierarchia Polska reagują na doniesienia mediów, że kiedy w mediach jakaś sprawa nabiera rozgłosu, no to wtedy tamte młyny watykańskie zaczynają powoli ruszać i jakieś są decyzje. Czy w związku z pana artykułem spodziewa się pan jakiejś właśnie tego typu reakcji, można powiedzieć, hierarchii katolickiej, że mimo wszystko zajmie się na poważnie księdzem kardynałem Dziwiszem, bo tu mówimy, że on posiada tajemnicę Watykanu, dlatego Franciszek go nie chce ruszać. I drugie pytanie, no artykuł w Newsweeku to troszkę za mało. Czy spodziewa się pan, że inne media podejmą ten temat? To znaczy, ten temat księdza kardynała Dziwisza od przynajmniej roku czy półtorej roku przewija się w mediach. Myślę, że to też za pośrednictwem Onetu, bo to właśnie my w ubiegłym roku opublikowaliśmy dwa duże reportaże, gdzie opisaliśmy historię Szymika, prawda? I w zasadzie od tego się zaczęło. Później był TVN24, Don Stanislao i też inne media oczywiście w tym cały czas partycypują. I myślę, że to bardzo dobrze, bo tu absolutnie potrzeba współpracy, państwa oczywiście mediom też, potrzeba współpracy wspólnego działania, żeby ten temat nagłaśniać. Ale mogę też powiedzieć na marginesie, to wynika właśnie z mojego pewnego doświadczenia, to faktycznie może być za mało. Ja nie do końca się, kiedyś może w to wierzyłem, ale teraz już chyba w to nie wierzę po prostu. Nie do końca się zgodzę z taką hipotezą, że nagłośnienie mediów spowoduje trzęsienie ziemi i jakieś kategoryczne zmiany. Myślę, że trzeba bezpośrednio badając te sprawy, bezpośrednio zgłaszać się również do nuncjatury czy do Stolicy Apostolskiej. No i po prostu prosić, albo można nawet nie tyle prosić, co domagać się zbadania tych przypadków na podstawie tych obecnych praw, które mamy, no bo generalnie nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej niż to w oparciu o prawa, które już funkcjonuje. No mam na myśli tę instrukcję papieską Vos Estis Lux Mundi. I myślę, że tak, no i ja tutaj też zamierzam zasygnalizować przynajmniej Stolicy Apostolskiej pewne kwestie, które należałoby w tej sprawie wyjaśnić. No i do tego też zachęcam. To znaczy, jeżeli jest takie prawo, jakie jest i zostało ono ustanowione kilka lat temu przez papieża Franciszka, no to korzystajmy z tego. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że jednak nagłaśnianie tych przypadków nic nie daje. A widzę też, to jest jakby moja refleksja, te 10 wyroków wobec polskich biskupów generalnie w przeciągu 2 lat, więc generalnie naprawdę jesteśmy w tej takiej niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o skazywanie polskich biskupów. I myślę, że to się wydarzyło nie dzięki medialnym doniesieniom, tylko po prostu wprost to wynika ze składania doniesień do Stolicy Apostolskiej. Myślę, że to jest chyba dzisiaj jedyna droga. Prawo nie jest najlepsze, ale korzystajmy z tego, jakie mamy. Wejdę ci w słowo. Wczoraj również rozmawiałeś z profesorem Obirkiem i Arturem Nowakiem odnośnie wizyty polskich biskupów w Watykanie w zeszłym miesiącu i rozmawialiście również o tym, że jednak nie doczekaliśmy się dymisji polskiego episkopatu, że ten chilijski scenariusz się nie powtórzył. Czy myślisz, że papieża Franciszka coś powstrzymuje przed rozliczeniem polskich biskupów? Na przykład Jarosław Makowski na antenie naszej telewizji mówił, że papież Franciszek nie robi tego, ponieważ boi się wiedzy kardynała Dziwisza. No i faktycznie taka hipoteza, czy taka teza jest powtarzana nie tylko przez profesora Makowskiego, ale też chociażby przez profesora Polaka. To jest były ksiądz Tomasz Mięsławski, obecnie Tomasz Polak, który w kurii rzymskiej też wiele lat temu zajmował eksponowane stanowiska, także jest to człowiek jakby z wewnątrz. I faktycznie on również jest orędownikiem takiej tezy. Właśnie powiedział mi o tym wywiadzie Artur Nowak, który z nim rozmawiał, że kardynał jest chyba dzisiaj nietykalny prawdopodobnie z tego powodu, że dużo wie, może nawet za dużo i te kary, które mamy, które jakby, o których słyszymy, o których wiemy, które dostają polscy biskupi, są nie tylko polscy, ale to są wyłącznie symboliczne kary, to są kary sprowadzające się do pewnej symboliki. Być może właśnie chodzi o to, żeby specjalnie nikogo nie urazić, ponieważ ktoś, kto jest urażony, czuje się urażony, może zacząć mówić, prawda? A kiedy zacznie mówić? To w takim razie, skoro papież Franciszek
niezbyt interesuje się polskim kościołem. Widać, że ta wizyta też nie przyniosła jakichś wielkich efektów. Wręcz przeciwnie, to przewodniczący polskiego episkopatu wyrażał oburzenie, że kary dla hierarchów, którzy kryli księży pedofilów, są zbyt wysokie. Mówisz również, że nie za bardzo liczysz na presję medialną. Stąd moje pytanie to w takim razie, gdzie szukać tej nadziei, że w Polsce zostaną rozliczeni i pedofile, i ci, którzy ich kryją? To znaczy, ja muszę powiedzieć, nie jest do końca tak, że ja uważam, że papież Franciszek się nie interesuje polskim kościołem. To taką tezę w tej mojej rozmowie stawia Artur Nowak, to jest jego teza. Ja uważam trochę inaczej, bo też właśnie zasygnalizowałem w tym wywiadzie. Ja się z tym do końca nie zgadzam. To znaczy, no jednak, tak jak mówiłem przed chwilą, w przeciągu 2 lat mamy 10 polskich biskupów ukaranych za przewinienia, no ewidentne przewinienia i zaniedbania, jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne w Kościele. I to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Ja myślę, że faktycznie jesteśmy dopiero na początku tej drogi do oczyszczenia tej instytucji. Więc ja myślę, że to jest bardzo dobry, no, oczywiście niechlubny wynik, ale wcale niezły, więc tutaj nie jest tak do końca, że Watykan zupełnie się nie interesuje tym, co się dzieje w polskim Kościele. Mało tego, prawdopodobnie mam takie też informacje oficjalne, że w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej bardzo w ostatnich dniach gorliwie modlą się za ordynariusza, czyli arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. No, to oznacza wyłącznie tyle, że prawdopodobnie następnym ukaranym będzie właśnie arcybiskup Dzięga. Są jeszcze inne sprawy. Jest cały czas na tapecie sprawa arcybiskupa Wiktora Skworca z Katowic, o którym też dużo pisaliśmy w Onecie i który takie mam wrażenie po naszych reportażach wprost przyznał publicznie, że w przypadku 2 księży, o których właśnie pisaliśmy, doszło do ewidentnych zaniedbań. To znaczy, że dzisiaj arcybiskup Skworc sam się do tego przyznaje, a cały czas nie jest ukarany i cały czas czekamy na wyniki tej sprawy. Oczywiście my musimy robić swoje. My jako dziennikarze po to właśnie jesteśmy, żebyśmy opisywali te przypadki, także absolutnie trzeba to robić i być tym konsekwentnym. Uważam też jednak, że trzeba korzystać z tego prawa, które obecnie Watykan nam daje. To znaczy, jeżeli mamy możliwości, żeby zgłaszać te przypadki do Watykanu, to róbmy, to zgłaszajmy. No jakby nie mamy też narzędzi kościelno-śledczych, które by mogły wszystko dokładnie zbadać, ale oczywiście my jako dziennikarze, naszą rolą jest stawanie w obronie skrzywdzonych, przede wszystkim zranionych. Ja tak to postrzegam. No jeśli pan pozwoli, nawiążę do tej modlitwy o biskupa Dzięgę, bo to pokazuje, że w Polsce nastąpiło takie rozwarstwienie. Media liberalne czy lewicowe i te środowiska atakują biskupów, pokazują te skandale pedofilskie. Media prawicowe tematu unikają, konserwatywne udają, że nie ma problemu, a ludzie też się tak podzielili na zasadzie, że to atakują naszych biskupów biednych i musimy ich bronić właśnie o takie rzeczy, jak to, co pan opisał, jeśli chodzi o biskupa Dzięgę, który też jest oskarżany o krycie pedofilii. Jaki ma pan pomysł, albo jak pan myśli, jak zmienić tą taką, ten właśnie podział, że no tu mamy krzywdę dzieci, tu mamy zbrodnię pedofilii, część Polaków mówi to skandal, a druga część mówi nie, bo to są nasi i nie ruszamy naszych. No i właśnie jeszcze dodałbym do tego, o czym pan mówił, że media prorządowe dają takim ludziom głos. No prawda, mieliśmy okazję wysłuchać orędzia przed Dzień Święta Wszystkich Świętych, gdzie faktycznie autorem tego orędzia był w mediach publicznych. Powtarzam, albo przynajmniej w mediach, które kiedyś były publiczne. Był arcybiskup Andrzej Dzięga, na którym właśnie ciążą jeszcze nie zarzuty, ale podejrzenia o tuszowanie przestępstw seksualnych. I z tego co wiem, następny właśnie za niedługo będzie decyzja Watykanu w sprawie arcybiskupa Dzięgi. Myślę, że możemy się spodziewać, jaka ona będzie. Ja mam wrażenie, że też oczywiście poprzez takie publikacje, poprzez reportaże, poprzez programy, poprzez generalnie nagłaśnianie tego problemu, ta mentalność się zmienia, bo jakby rozumiem, że to pytanie sprowadza się do mentalności części społeczeństwa, no bo nie całego. Myślę, że to się zmienia, że ja faktycznie tym tematem zajmuję się od kilku lat i obserwuję to, że mieliśmy nawet niedawno całkiem, to przecież też państwa telewizja i wydawnictwo nagłaśniało sprawę księdza Arkadiusza H., w sprawie którego był wyrok drugiej instancji ostatnio w Kaliszu, nie w Poznaniu chyba, czy w Kaliszu. W Kaliszu, tak.
Dziękuję. Ale co jest ciekawe w tej historii, tam oczywiście jest wiele niejasności, również takich czysto prawnych, ale ciekawe jest to, że przecież sprawca tych dramatycznych występków przestępstw się przyznaje. Ksiądz Arkadiusz K. się przyznaje do tego, że skrzywdził chłopców, między innymi braci Pankowiaków, i ich przeprosił. Więc ja myślę, że to już jest zmiana, która oczywiście tutaj podejrzewam, że H jest wyjątkiem w tym, no, na tle jakby innych pedofilów. Ale gdzieś tam ta zmiana myślę, że już jest i mam też wrażenie, oczywiście życzyłbym sobie i wszystkim skrzywdzonym, żeby to właśnie szło w tym kierunku, żeby ich sprawcy się przed sądem przyznawali do tego, bo to też wynika, myślę, ze zmiany pewnej społeczności, zmiany mentalnej społeczeństwa. To znaczy my już wiemy, tak mi się wydaje jako społeczeństwo, to przynajmniej ta dojrzała część, dzisiaj już wiemy, że od pewnych rzeczy, od pewnych tematów nie da się uciec i też media nagłaśniają te przypadki, więc no teraz już bardzo ciężko uniknąć odpowiedzialności. No w tym akurat konkretnym przypadku H, tak jak mówiłem, no, nie został on skazany, ale to już są pewne meandry czysto prawnicze, prawda, i kazusy prawnicze. Widać, jak skomplikowane jest polskie prawo. Sprawca się przyznał, ale i tak. No, ono nie jest skomplikowane przez przypadek. Ono zostało tak ukształtowane, żeby właśnie sprawcy przestępstw mogli, że tak powiem, lekceważyć prawo i dalej uprawiać swoje przestępstwa. To jeśli można na koniec, pojawia się wątek arcybiskupa Jędraszewskiego, że on w stosunku do mediów, tu zacytuję, przeczekać, znajdą inny temat i zapomną, że w ten sposób kryje różne właśnie ciemne sprawy Kościoła. A na zewnątrz przedstawiany jest jako takie sumienie Kościoła katolickiego, konserwatysta. Czy no, z jakiego powodu ten wątek biskupa Jędraszewskiego dał pan na koniec swojego artykułu? No dzisiaj nawet arcybiskup Jędraszewski od kilku lat, przecież nie tylko dzisiaj, ale arcybiskup Jędraszewski jest numerem dwa, jeśli chodzi o polski episkopat. Jest wiceprzewodniczącym tego episkopatu, czyli to właśnie on kształtuje pewną narrację, którą słyszymy na co dzień od polskich biskupów. I ta narracja, jaka jest, to właśnie również wiemy, no to o czym pan zaczął mówić, jest mocno konserwatywna, jest wręcz zahaczająca albo wprost stosująca, praktykująca, zachęcająca do głoszenia języka nienawiści. Ale to już podejrzewam rozmowa na inny temat. Mnie oczywiście bardzo zaskoczyło to, że w momencie, kiedy ja zapytałem krakowską kurię o przypadek księdza K., no nastąpiło grobowe milczenie, nastąpiły pewne, no brak zupełnie odpowiedzi. Po czym dowiedziałem się, że właśnie ten brak odpowiedzi nie jest przypadkowy, to znaczy osoby, które kiedyś pracowały z arcybiskupem, no wprost mówią mi dzisiaj, że arcybiskup po prostu ma taką metodę, nie odpisywać, nie mówić, nie komentować, nie wychylać się. No w końcu dziennikarze przecież znajdą sobie inny temat i przestaną się interesować trudnymi sprawami. Myślę, że arcybiskup Jędraszewski nie jest jedyny, który stosuje taką metodę, a która oczywiście jest zupełnie stoi w sprzeczności z tym, co głosi papież Franciszek, no chociażby podczas tej ostatniej wizyty polskich biskupów ad limina apostolorum. No papież wprost z tych jakby sprawozdań, które czytaliśmy, wynika, że papież zachęca do transparencji w takich przypadkach i zachęca wprost do współpracy z mediami. Co generalnie w polskim kościele z mojego doświadczenia wynika, w zasadzie nie istnieje. Podsumowując, sprawę księdza pedofila Łukasza K. nadal jest księdzem i teoretycznie nadal może mieć kontakt z dziećmi. I w swoim artykule piszesz, że próbowałeś się kilkukrotnie dowiedzieć od kurii krakowskiej, od metropolity Jędraszewskiego, gdzie obecnie znajduje się ksiądz Łukasz K. i jak ciebie rozumiem, nie wiadomo. Co się dzieje z księdzem? Mało tego, że nie wiadomo, bo tak jak tutaj, no bądźmy konsekwentni, jeżeli arcybiskup Jędraszewski ma taką metodę, że nie odpisywać dziennikarzom, a nie odpisywać nawet konkretnym dziennikarzom, bo ja też wiem, że trafiłem na jakąś taką nieoficjalną czarną listę. No więc okej, zakładajmy, że arcybiskup jest konsekwentny i faktycznie mi nie będzie już odpisywał, ale to abstrahuje ten jeden przypadek mnie jako dziennikarza. Po prostu takiej informacji, gdzie dzisiaj jest Łukasz K. i co się z nim dzieje, nie znajdujemy w ogóle na oficjalnej stronie archidiecezji. No, jest coś takiego jak strona każdej diecezji i tam jest spis, zwykle jest tak, że jest spis księży. Przy każdym księdzu powinna być informacja, w której parafii służy i czym się zajmuje. I owszem, w tym spisie krakowskim funkcjonuje ksiądz K., ale bez żadnej parafii, bez żadnej posługi. Co w praktyce nie oznacza, bo to też mi się udało ustalić, że on nigdzie nie posługuje. Otóż, proszę Państwa, posługuje. Tylko ta informacja, gdzie jest nawet
nawet zakazana, czy nawet tej informacji pozbawieni są nawet księża krakowscy. Nawet oni nie wiedzą, co się z tym człowiekiem dzieje. No, z tym człowiekiem, który, jak pani zauważyła słusznie, no, w zasadzie dalej może stanowić niebezpieczeństwo. Więc okazuje się, że być może, chcę w to wierzyć, ale jakoś mi się nie udaje, osobistą kontrolę kuratela nad nim sprawuje arcybiskup Jędraszewski, w co wątpię. Ale z drugiej strony może się okazać, że nie sprawuje nikt tej kontroli, więc teoretycznie dalej jest zagrożenie. Tym bardziej ważne jest to, żeby nagłaśniać tę skandaliczną sprawę. Na koniec komentarz od naszego widza. Proszę się nie poddawać. Nagłaśnianie takich spraw daje bardzo dużo. O ile nie powoduje to sprawiedliwych wyroków, to jednak wielu ludziom otwiera oczy na to, co robi Kościół katolicki. A to znaczy czasem więcej niż wyrok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami redaktor Szymon Piegza. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Do zobaczenia. A teraz pokażmy reklamę książki Wygrałem z księdzem pedofilem, o tym, jak Bartek Pankowiak mówi o tym, o rozczarowaniu o papieżu Franciszku. Wracamy. To jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego? Miałem nadzieję, bo można powiedzieć, oczarował mnie. W momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka, wtedy już totalnie czar prysł. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to jest żadne kary. Przypomnę, że książka Wygrałem z księdzem pedofilem, wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekielskich jest dostępna na naszej stronie w formie papierowej, jak i w formie e-booka. Zapraszamy na stronę sklep.izpodtrat.pl. Jeszcze wracając do naszej rozmowy, jakie są twoje wnioski z tej historii księdza pedofila, który był, ale którego teraz nie ma, nie wiadomo gdzie się znajduje. Ważne w tym artykule jest, że on opisuje nie wydarzenia sprzed 30 lat, czy powiedzmy 20 lat, gdzie już są tam przedawnienia i różne takie sprawy, tylko opisuje działania hierarchów, którzy funkcjonują. Opisuje działania stosunkowo niedawne i to jest artykuł, można powiedzieć, nie taki syntetyzujący wszystkie problemy polskiego kościoła hierarchicznego, ale pokazujący, można powiedzieć, jednostkowy ślad. Tylko ten jednostkowy ślad wyprowadza na powierzchnię no, bardzo poważne zjawiska, które mnie no, w sposób wprost prowadzą do wniosku, że to jest kościół z pozoru. Nie, że oczywiście organizacja jest prawdziwa, silna, bogata, teraz sobie tam chcą gdzieś niedaleko Olsztyna jakiś luksusowy tam apartamentowiec czy hotel, nie wiadomo co tam postawić, także to nie mówię, że to jest iluzoryczna organizacja, ale jej chrześcijański charakter, jej związek z Jezusem, jej duchowość jest całkowicie, można powiedzieć, fikcyjna. Pokazywaliśmy tu na przykładzie w tym artykule, ale też i ksiądz Tymoteusz Szydło, że ci ludzie deklarują piękne słowa. Przecież ksiądz Tymoteusz Szydło na Jasnej Górze, transmisja, zdaje się, telewizji katolicko-rządowej tam, czy bardziej katolickiej, czy rządowej, to już niech tam sobie nasi widzowie ocenią. Transmisje, tu premier, tam, wiecie, Kaczyński, wszyscy razem, nie? A parę miesięcy i on już, że tak powiem, znika gdzieś nie wiadomo, potem do stanu świeckiego i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak powierzchowne, jak można powiedzieć, taką skorupką są tylko te całe zabobony związane z tymi święceniami, z tym, że to taki nadczłowiek tam wychodzi z tego seminarium, jakiś bliższy Boga. Gdzie on tam bliższy Boga? W ogóle porąbany chłopak, samotny, pogubiony i praktycznie niezdolny zapanować nad swoimi popędami. Tutaj bardzo polecam książkę Klerycy Mariusza Sepiało, który pokazuje,
konkretne historie i kleryków, byłych kleryków, księży. W Polsce jest takie właśnie prawie, że ubóstwianie księdza. Zresztą poproszę naszą grupę techniczną, żeby dała nam fragment z pielgrzymki do Izraela jednego z księży, no wraz z grupą księży, jak on właśnie sam siebie deifikuje i mówi, że on odpuszcza grzechy, no to znaczy, że jest jak Bóg. Także no to taki zabobon jest w społeczeństwie polskim, taka właśnie klerykalizacja mentalności jest uprawiana od wielu lat. Teraz to się łamie, dzięki Bogu, ale warto sobie jasno powiedzieć, że młody chłopak po seminarium jest jeszcze gorzej przygotowany do życia niż chłopak po zwykłym liceum, zawodówce, studiach i tak dalej, bo żyje w sztucznym świecie, a potem jest wysłany jako osamotniony kompletnie chłopak. To przecież były ksiądz Jurek, on mówił to już przecież przed 20-30 laty, to teraz jest jeszcze gorzej. Ludzie na niego patrzą jak na pół Boga, a on praktycznie nie radzi sobie z zawiązaniem butów, rozumiecie? Czyli to jest kompletna fikcja to, co mamy z tym stanem kapłańskim w Polsce. Mogę prosić ten filmik, żebyście zobaczyli, a później drugi wątek, co te artykuły pokazują właśnie w ramach syntezy. Pan Jezus odpuszcza grzechy, a Bóg tylko mógł odpuszczać grzechy, więc kim jest? Bogiem, który odpuszcza grzechy wielokrotnie, to będzie Pan Jezus w ten sposób między innymi udowadniał. Ja jestem, nie musiałem tego mówić, skoro odpuszcza grzechy, jestem Bogiem. Kto teraz odpuszcza grzechy w konfesjonale? Ksiądz Henry, ksiądz Sławomir, ksiądz Andrzej. Także no, widzimy człowiek, który jest pedofilem, który ma wyrok, dalej chodzi i odpuszcza grzechy. No to są jaja, nie? To już nie będę tego rozwijał. Drugi temat ogólny, to jest widać, że biskupi katoliccy doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia. Doskonale wiedzą, że ci księża to pozorują tylko świętość, pozorują życie z Bogiem. Nie? Dlatego to przenoszenie z parafii na parafię, to krycie, to wysyłanie na urlopy, to jest przecież jak widać, gdzie nie spojrzymy, którego biskupa się nie dotknie, pełno takich przypadków. Inaczej podsumowując, to jest wydmuszka Kościoła, a nie Kościół Jezusa Chrystusa. No, czekam, kiedy to dotrze pod polskie strzechy. Tutaj też, jeśli chodzi o pedofilię, ważny artykuł pojawił się na Interii, gdzie czytamy, że zgodnie z obowiązującym prawem pedofil, który przyzna się przed sądem, że wykorzystywał seksualnie dziecko, później może dalej pracować z dziećmi, że nie jest wpisywany na rejestr sprawców. I tu rzeczywiście Komisja do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii powołuje się na to, że wystosowała specjalne pismo, zmianę ustawy, ale teraz czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Czeka no może, od kwietnia. Może również czekać, w sprawie przedawnienia w tych dwóch sprawach. Tu są różne przysłowie. Ja myślę, że to są jaja. Nie? Komisja została powołana, żeby tej sprawie położyć kres, czyli tuszowania pedofilii głównie klerykalnej. I ona wystąpiła do prezydenta i teraz czeka. No ile będzie czekać? Czeka i tak dalej, i tak dalej. Przecież prezydent powinien od razu podjąć działania. Jeśli tego nie robi, to od razu powinna być kampania medialna pokazująca, że teraz to właśnie prezydent ułatwia krycie pedofilii. A komisja wysłała i czeka. No i to może 5 lat czekać, a ci będą dalej gwałcić nasze dzieci. Jest kpina. To gdzie ty upatrujesz nadzieję? Nie Watykan, nie państwo PiS, nie rozgłos mediów, to gdzie? No na pewno elita katolicka, no bo przecież i prezydent jest katolikiem i szef tej komisji, to z Ordo Iuris zdaje się, nie? I zobaczcie, no oni tu sobie nawzajem czekają, a księża dzieci gwałcą, a biskupi dalej z parafii na parafię ich przenoszą, nie? Czyli elita katolicka absolutnie nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. Nie wiem, znaczy no tam można by wykład robić dlaczego, ale teraz mówimy o rozwiązaniach, czyli już wiemy, że elita katolicka, politycy katolicy, profesorowie katolicy, tam sędziowie, prokuratorzy katolicy nie są w stanie rozwiązać sprawy. Tutaj głos też mecenas Artura Nowaka, że Kościół katolicki przestał być już w Polsce autorytetem moralnym. No i o to właśnie chodzi. I teraz czekamy na zmianę, można powiedzieć, mentalności ludzi. I redaktor Piegza też o tym mówił, że chodzi o przemiany mentalne, nie? Żeby coś przeskoczyło w myśleniu sporej części Polaków.
że ani Kościół katolicki nie jest jedynym prawdziwym Kościołem, ani ksiądz nie jest jakąś szczególną personą, jest zwykłym, pogubionym grzesznikiem, który, mówię, w życiu takim codziennym pewnie by sobie nie poradził, tylko siłą instytucji on funkcjonuje i siłą zabobonu. To zresztą widać, jaki problem mają tak zwani byli księża, czy były zakonnice, żeby później w normalnym życiu się odnaleźć. Także, no ale to oddzielna historia. Czyli po pierwsze zniszczenie tego mitu klerykalnego, mitu, że Kościół katolicki w jakiś sposób trzyma polskość i bez niego nie będzie Polski, bo podejrzewam, że wielu tych sędziów, intelektualistów katolickich, profesorów, dziennikarzy, którzy właśnie kryją czy unikają tematu zbrodni biskupów czy księży, właśnie się kieruje taką mentalnością, takim myśleniem, że oto Kościół katolicki, jeśli zostanie zaatakowany, jeśli tam te ataki się powiodą i straci zaufanie, no to Polska przestanie istnieć. Ja tylko przypominam, że to przez Kościół katolicki prowadzona Polska w XVII i XVIII wieku, bo wtedy katolicyzm w ramach kontrreformacji jezuickiej zdominował myślenie polskiej szlachty i państwo polskie, to wtedy przez Kościół katolicki Polska przestała istnieć. A jedyny czas rozwoju taki, że doganialiśmy, można powiedzieć, Europę cywilizacyjnie, gospodarczo, bo oczywiście jeśli chodzi o wolności, o militaria, no to zawsze byliśmy do przodu, ale gospodarczo i jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, to był właśnie wiek protestantyzmu, a dokładnie kilkadziesiąt lat protestantyzmu w Polsce, bo to gdzieś między 30 a 50, ale i tak to dało tak zwany złoty XVI wiek, także ten mit, że Kościół katolicki utrzymuje polskość, czy jest związany i bez niego polskość nie wytrzyma, jest po prostu ahistorycznym bełkotem, jest bzdurą, nie? A drugie rozwiązanie, no to jest, dobra, no nie Kościół katolicki, to co? Gdzie jest fundament? Gdzie jest jakaś opoka? Gdzie jest skała naszej cywilizacji? Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. To jest skała naszej cywilizacji, a nie fałszywy rzymski kościół i jego kler. Pokazujesz na Nowy Testament. Zachęcamy was, jeśli nie macie, chętnie wam wyślemy. Piszcie na adres kontakt@iswodbrat.pl. Ciekawe, że profesor Obirek, były zakonnik jezuita, mówi również, że trzeba wrócić do tego, co nauczał Jezus, że trzeba odejść od kościoła instytucjonalnego, tylko trzeba wrócić do nauczania Jezusa, który potępiał religijnych obłudników. No tu więcej w tej akcji Wkurzeni na Kościół, w tej ulotce możecie, czy broszurze, bo to trochę coś więcej, właśnie piszemy, jak Kościół katolicki został, można powiedzieć, przejęty przez wrogie siły. I dzisiaj on nie ma nic wspólnego z Jezusem, on tylko ludzi zniechęca do Jezusa Chrystusa. Także czym szybciej obnażymy prawdę o Kościele rzymskim, tym więcej uratujemy młodych ludzi przed niewiarą w Boga. To jest bardzo ważne. Jeśli chcemy, żeby nasze młode pokolenie dzisiejszych 15-latków jeszcze za 10-15 lat wierzyło w Boga, to musimy dzisiaj powiedzieć im prawdę o Kościele rzymskim. Bo jeśli oni odkryją sam to bagno Kościoła rzymskiego, a rodzice i szkoła i wiecie tam Czarnek i spółka będą mówić, że Bóg i Kościół katolicki to jedno, to oni widząc szambo Kościoła katolickiego, co sobie pomyślą o Bogu? Zachęcamy was do akcji #Wkurzeni na Kościół. Czekamy również na wasze filmy, wypowiedzi, dlaczego wy jesteście wkurzeni. Darek Bielecki pisze, dopóki wiara w księdza będzie silniejsza niż wiara w Boga, niewiele się zmieni. I Krzysztof Cymbor, nie potrafię zrozumieć pewnej sprawy. Hipotetyczny ksiądz lub biskup, obywatel Polski, popełnia przestępstwo lub ukrywa przestępcę. W świetle polskiego prawa zasługuje na karę. Jak to do cholery jest, że jedyne co można zrobić, to zgłosić sprawę do Stolicy Apostolskiej i prosić o ukaranie obywatela Polski? No, w nerw mnie bierze. No, w myśl prawa to oczywiście tam tak nie jest, ale w myśl praktyki prawa rzeczywiście tak jest. Tutaj pani sędzia Orzeł, mówiliśmy kilka dni temu, kiedy mecenas Turczyn też był w naszym programie, no dokonała wyłomu, bo biskup odmówił wydania akt dotyczących zbrodniarza, księdza pedofila do jednego z procesów. A pani sędzia Orzeł powiedziała, jeśli
kuria natychmiast nie wyda dokumentów, to zostanie przeszukana. Czyli wreszcie ktoś się upomniał o państwo polskie w Polsce. I takich sędziów, takich prokuratorów, takich policjantów powinniśmy mieć jeszcze więcej. Na razie jest pani sędzia Orzeł i chwała jej za to. Jest nadzieja. Teraz przejdźmy do protestów, które odbyły się w sobotę w Warszawie i innych miastach Polski. Ani jednej więcej. Prosimy o reportaż Cezarego Kłosowicza. W sobotę i w niedzielę w kilkudziesięciu miastach Polski odbyły się marsze pod hasłem Ani jednej więcej. Uczestnicy protestowali przeciw zakazowi aborcji. Impulsem do protestu była śmierć 30-letniej Izabeli w szpitalu w Pszczynie. Kobieta trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży po tym, jak odeszły wody płodowe. U dziecka stwierdzono już wcześniej wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Według rodziny zmarłej lekarze zwlekali z przerwaniem ciąży i przez to Izabela nie przeżyła. Cytują SMS-a, który kobieta wysłała matce. Dziecko waży 485 gramów, na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć i nic nie mogą zrobić. Zaczekają aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy. Do śmierci 30-latki odniosło się Ministerstwo Zdrowia, podkreślając, że w przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety zgodne z prawem jest niezwłoczne zakończenie ciąży w oparciu o obowiązujące przepisy. W sobotę w Warszawie uczestnicy protestu nieśli baner z napisem Macie krew na rękach. Były też transparenty z napisami Jej serce jeszcze biło, mogła żyć i Prawa kobiet prawami człowieka. Marsz przeszedł spod siedziby Trybunału Konstytucyjnego pod Ministerstwo Zdrowia. Podobne protesty odbyły się m.in. w Elblągu, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Protestowano także w niedzielę. Największy marsz odbył się w Krakowie. Pochód przeszedł m.in. pod Kurią, gdzie krzyczano Episkopat do więzienia. Pod biurem Prawa i Sprawiedliwości postawiono znicze. Sprawę skomentował w Radiu Z przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Wprowadzone przez religijną sektę pani Kei Godek prawo powoduje ludzką śmierć. Nie mam wątpliwości, kto odpowiada za to i inne zdarzenia tego typu. Nie da się zrzucić odpowiedzialności na lekarzy, bo oni też są w pewnym sensie ofiarami tego nieludzkiego prawa. To opętanie przez quasi-religijne sekty i politycy wykonujący rekomendacje tych sekt jest naprawdę przerażające. Widzimy, jak owładnięte ideologią aktywistki wyciągają ręce po kolejne ofiary. Póki tymi sprawami rządzić będzie pani Godek czy ksiądz Rydzyk, to ten rząd będzie kulił ogon. PiS sprzedał się kompletnie tej sekcie. Zaraz przejdziemy do tej mocnej wypowiedzi Donalda Tuska, ale jeszcze trochę o samych protestach rok temu. Kontrowersyjna decyzja Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzone prawa antyaborcyjne w Polsce. No teraz tragiczna śmierć 30-latki z Pszczyny. Czy tych protestów dało się jakoś uniknąć? Widać, że emocje są naprawdę duże, nastroje. Słyszeliśmy hasła Episkopat do więzienia. Widać, że te nastroje są też sztucznie podsycane. Tu maile Dworczyka tak zwane pokazują, że PiS bardzo się cieszy z antagonizowania Polaków. Ale po w tym co PiS-owi te kolejne protesty? W tym momencie pojawia się taka sytuacja, że Platforma Obywatelska jest jak gdyby zmuszona popierać te protesty, a tam twarzą tych protestów są tacy lewicowi działacze, jak na przykład pani Lempart czy tego typu. I oni są tacy, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, te ich postulaty są kompletnie takie mało chodliwe dla większości Polaków, takie, żeby tam aborcja była na życzenie i tak dalej. I w tym momencie Platforma, łącząc się z nimi, no jest postrzegana jako partia lewicowa, no a PiS taki centryczny, czyli że zabiera... PiS-owi jest na rękę taka polaryzacja, dokładnie, tak? Dokładnie PiS hoduje tego typu konflikty, mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie? To jest jedna obserwacja. Druga też, no, tu mówimy, że jest coraz gorsza sytuacja epidemiczna, że szpitale niedługo będą zakorkowane, nie będzie lekarzy, nie będzie łóżek, nie? A tu Polaków znowu wygania się na różne sposoby na ulicę, nie? To wszystko mi się bardzo, bardzo nie podoba. Myślę, że to jest z obu stron, można powiedzieć, takie nieliczenie się ze stanem narodu. A teraz wracając do tej konkretnej sytuacji, tej
tragicznie zmarłej młodej dziewczyny, nie? No bo to 30-latka, nie? To jest młoda dziewczyna. Matka zresztą, bo już ma starszą, miała starszą córkę. Ogromna tragedia dla bliskich, dla rodziny, dla tego dziecka, które straciło matkę. Także no, nie mam słów tutaj, tu każdy z nas no, przeżywa to, co się stało. Nie mamy pełnej wiedzy, ale bazując na tym, co wiemy, podkreślam, bazując na razie na tym, co wiemy. Tu ministerstwo, tu strona ta kościelna czy rządowa mówi, że prawo jest dobre. Nie? Bo prawo rzeczywiście w momencie, kiedy mamy dwa życia, życie dziecka, tego jeszcze nienarodzonego, i życie matki. Jeśli życie dziecka zagraża życiu matki, wtedy można zabić dziecko, tak mówi prawo, żeby uratować życie matki. I teraz pytanie tylko, kto ma o tym i kiedy zdecydować, nie? My jesteśmy za tym, żeby to kobieta no, podjęła tę ostateczną decyzję, czy chce poświęcić swoje życie, ryzykować śmierć nawet, żeby uratować swoje dziecko. Są kobiety, które podejmują taki wybór. Przecież nasza siatkarka kiedyś takiego wyboru dokonała, żeby urodzić córkę, a sama wiedziała, że umrze. Także no, heroiczna postawa, chylę czoła, no nie wiem, jak mogę wyrazić swój szacunek i uznanie, zachwyt taką postawą, ale z drugiej strony, gdyby ta kobieta miała kilkoro innych dzieci i tak dalej, i teraz ma odejść, żeby, można powiedzieć, ratować to, co nie wiadomo, czy się da uratować, nie? Życie, którego nie wiadomo, czy da się uratować. Dajmy tej kobiecie w tym momencie wolność, nie? I tu prawo rzeczywiście nawet to katolickie, czy takie to powiedzmy rządowo-katolickie, no pisowskie, nie? Rzeczywiście przyzwala. Czyli prawo tu jest, można powiedzieć, daje możliwość. Tylko prawo to jedno, a ludzie, którzy będą egzekwować to prawo, czyli prokuratorzy, a to drugie. I teraz lekarz, wiedząc, jakich ma prokuratorów Ziobry, nie? Jakie jest nastawienie, on woli nie ryzykować. To podobnie jak policjant w sytuacji trudnej. Jak ma zareagować? Użyje broni przeciwko bandziorowi. Będzie miał śledztwa, będzie miał nie wiadomo co i tak dalej. Mówię kiedyś, bo teraz no, to się troszkę zmieniło. Teraz rzeczywiście PiS przez różne takie działania, można powiedzieć, troszeczkę wzmógł, znaczy nie troszeczkę, mocno wzmógł brutalność policji, co mi się nie podoba. Ale mówię, w sytuacji konfrontacji z prawdziwym bandziorem, policjant zanim sięgnie po broń, to się pomyśli, a nóż mnie wywalą ze służby albo wsadzą do więzienia, nie? Donald Tusk powiedział, że lekarz, który chce ratować życie kobiety, musi się zastanawiać, czy pan Ziobro nie wsadzi go do więzienia. Czy myśli, że rzeczywiście obecnie lekarze są w jakiś sposób zastraszeni? No to by trzeba spytać przede wszystkim właśnie ginekologów, bo tu o nich jest mowa. Kilka takich głosów się pojawiło już w sieci, czyli odpowiedź jest pozytywna. Oczywiście tam Tusk będzie uprawiał swoją propagandę, będzie używał takich troszeczkę powiedzmy skrótów myślowych, ale taka jest rzeczywistość, że jeśli nastawienie prokuratury jest takie, żeby patrzeć bardzo bacznie na ręce lekarzom, nie? I jakby tylko było takie zagrożenie, że oni zabili dziecko, nawet ratując powiedzmy życie czy zdrowie matki, to i tak będzie śledztwo, będą ich włóczyć po prokuraturach, będą im stawiać nie wiadomo jakie zarzuty, będą grzebać, będzie odsunął ich na jakiś czas od wykonywania zawodu i tak dalej, i tak dalej. To mamy to, co w pszczynie. Czekają, aż stanie serce, aż to dziecko samo umrze. I wtedy zaczną mnie ratować. Nie? Taki jest obraz, jaki znamy. Mówię, mamy szczątkowe dane. No ale to cała Polska komentuje, no to i my się w tej sprawie wypowiadamy. Ale mówię, nawet jakby nie mieć tego przypadku z pszczyny, to wiadomo jest, jaka jest prokuratura. Lekarze to wiedzą, jaki jest nastrój, można powiedzieć, rządowy, jak prokuratorzy są wykorzystywani w innych sprawach politycznych i tak dalej. Stąd lekarze ginekolodzy wiedzą, że są na cenzurowanym. I w tym momencie, gdzie lekarz powinien mieć pełną swobodę, skupić się na ratowaniu życia, skupić się na sztuce, żeby w odpowiednim momencie, czy zareagować chirurgicznie, czy zareagować farmaceutycznie, czy jeszcze jakoś inaczej. On myśli, czy czasem za to go nie ścignie prokurator.
I to jest najgorsze, nie samo prawo, bo prawo jest dobre tutaj w tym zakresie wyboru życia matki, nie? Ratowania życia matki. Ale praktyka egzekwowania tego prawa przez różnych hunwejbinów jest właśnie tym zagrożeniem. Czyli jeszcze raz, nie prawo, a ludzi mamy zmieniać, to co powiedziałem to w takim wcześniej. Razie, co trzeba zrobić, żeby lekarze nie bali się, tylko po prostu wykonywali swój zawód i ratowali życie ludzi? Myślę, że trzeba by po pierwsze prokuraturę, tu już takie, wiesz, systemowe mnie pytasz rzeczy, to trzeba by tu konsylium jakichś prawników, konstytucjonalistów i tak dalej. Ja tylko powiem, że upolityczniona, a tu już nawet można powiedzieć zideologizowana prokuratura i sądy, to jest śmierć wolności w Polsce. Czyli trzeba odideologizować prokuraturę i sądy. No teraz jak to zrobić? Długi proces. To jest trudna sprawa, ale na pewno rządowy minister nie może być prokuratorem generalnym. Że trzeba by tutaj jakieś inne sposoby wyłaniania człowieka, czy to powinien być też jakiś zespół, nie wiem do końca, mówię tu pewnie, różne są pomysły w świecie, żeby ten prokurator i ten generalny i prokuratorzy na dole mieli rzeczywiście, można powiedzieć, coś w rodzaju neutralności, jeśli chodzi o ocenę człowieka. Nie? Żeby patrzyli, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo, a nie żeby szukali przestępców. Nie? Przecież to samo jest u dziennikarzy. Przecież czy w tej walce ideologicznej między kościołami. Przecież mój proces to jest dokładnie, ma taki sam cel. Nie chodzi o to, żeby tylko mnie zniszczyć, bo to było za mało. Nie? Oni oczywiście chcą mnie zniszczyć, to jest oczywista oczywistość. Nie? Ale oni chcą dać sygnał teraz każdemu. Będziesz mówił tak odważnie jak Chojecki, to skończysz jak Chojecki. To jest ich cel, czyli zastraszenie, zamrożenie całego środowiska dziennikarzy i pastorów, którzy krytykują Kościół rzymski. Przypomnijmy, że zostałeś skazany, jeszcze jest wyrok nieprawomocny za m.in. krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Przechodząc do wypowiedzi Donalda Tuska dla Radia Z, powiedział: wprowadzone przez religijną sektę pani Kai Godek prawo powoduje ludzką śmierć. Nie mam wątpliwości, kto odpowiada za to i inne zdarzenia tego typu. Nie da się zrzucić odpowiedzialności na lekarzy, bo oni też są w pewnym sensie ofiarami tego nieludzkiego prawa. A jeszcze sobie przypomniałem jedną rzecz, jeśli pozwolisz, bo pytałaś, jak to naprawić. Myślę, że tutaj ruch takich przynajmniej trzech na razie dziennikarzy, mecenas Giertych, mecenas Dubois, mecenas Pietrzak, podało Ziobrę i Kaczyńskiego do Międzynarodowego Trybunału Karnego, takiego, którego ma ścigać zbrodnie przeciwko ludzkości. Zastraszanie przeciwników politycznych, zastraszanie grup religijnych. Jest to przestępstwo przeciwko ludzkości, nie? I myślę, że ten sygnał, to jest sprawa chyba z piątku, czy jakoś taka świeża dosyć, nie? On nadaje polskim urzędnikom, prokuratorom, policjantom, sędziom, politykom taki sygnał. Nie zrobicie sobie bezkarności tylko w Polsce. Bo w Polsce oni mają taką sitwę, że mogą sobie zagwarantować bezkarność jedni drugich. Ale teraz będzie ścigał was Międzynarodowy Trybunał, tak jak zbrodniarzy hitlerowskich, tak jak zbrodnie w byłej Jugosławii i tak dalej. To będzie was ścigał ten Międzynarodowy Trybunał. Wszystkie kraje, które podpisały tę konwencję, będą w obowiązku was wydać temu Trybunałowi. Nigdzie nie uciekniecie. W tym momencie strach padł na wszystkich użytecznych, służalczych prokuratorów, sędziów, rozgrzanych czy różnych takich ludzi. Oczywiście na Ziobrę i Kaczyńskiego również. Bardzo będziemy przyglądać się temu procesowi, bo to, można powiedzieć, kończy taką bezkarność urzędnika państwowego. Że to, co się już w Polsce dzieje, zaczyna przypominać standardy wschodu, mówiliśmy o tym w piątek, standardy białoruskie właśnie. I teraz skarga zostanie już w polskich sądach, w polskim, że tak powiem, życiu politycznym. Każdej sprawie można było łeb ukręcić. Ale czy się uda na poziomie światowym? No, to liczysz bardzo na reakcję? Duża ciekawostka. Unii Europejskiej? Nie wiem, jak, to nie jest Unia Europejska, Międzynarodowy Trybunał
karny to nie jest Unia Europejska. To są państwa, które zadeklarowały, że będą takich właśnie zbrodniarzy przeciwko ludzkości. Tutaj są oczywiście i ludobójcy, ale są i ci, którzy przeciwko prawom człowieka w sposób zorganizowany, korzystając ze swojego mandatu władzy państwowej, występują. To już jest, można powiedzieć, już dzisiaj, jeszcze ten proces się nie zaczął, ale każdy prokurator, każdy urzędnik państwowy, którzy bierze udział w nielegalnych działaniach przeciwko opozycji czy kościołom niekatolickim, teraz już musi się zastanowić. To jest bardzo dobry ruch. Nie wiem, co z niego wyjdzie, ale to jest bardzo dobry ruch, żeby powstrzymać samowolę władzy w niszczeniu przeciwników politycznych czy ideologicznych, kościelnych, tak jak nas. Mówiliśmy o tej wzrastającej niestety polaryzacji w polskim społeczeństwie. Wrócę do wypowiedzi Donalda Tuska. On jeszcze dodaje, póki tymi sprawami rządzić będzie pani Godek czy ksiądz Rydzyk, to ten rząd będzie kulił ogon. PiS sprzedał się kompletnie tej sekcie. Donald Tusk używa słowa sekta. Czy jesteś zdziwiony, że już politycy używają takich słów do określenia swoich przeciwników politycznych? Taka ciekawostka, że do tej pory środowiska katolickie, na przykład tu arcybiskup Budzik, lubelski arcybiskup, nadzorujący taką gazetę parafialną, no, pozwolił sobie, znaczy w sensie dopuścił do tego, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie był przez tę gazetę, która podlega jego biskupiej kurateli, nazwany, nie pamiętam już jaką sektą, ale... Na planszy artykuł z gazetki Pasterz, Lublin sektą słynie. Lublin sektą słynie i tam jest kubeł pomyj, kłamstw, nieprawd na mój temat osobiście, czy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. To jest jako przykład takich zdarzeń, były dziesiątki czy setki, że środowiska takie skrajnie katolickie, jakieś fanatycznie katolickie pozwalały sobie na różne oszczerstwa, na kłamstwa na nasz temat, na nazywanie nas sektą. Ostatnio, przecież miesiąc temu, słynny proces w Warszawie, gdzie Telewizja Polska za nazwanie nas sektą będzie musiała przeprosić. No, wyrok jeszcze nie jest prawomocny. Strona telewizyjna Pereira i spółka, nie? Ta strona poprosiła, znaczy ich prawnicy, poprosili o pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, stąd prawdopodobnie szykują apelację. Będziemy was o tym informować. Ale pokazuje, że to do tej pory środowiska katolickie, fanatyczne środowiska katolickie, łącznie z telewizją rządową, ale nie tylko, pozwalały sobie na szczucie Polaków przeciwko mniejszościom religijnym. No i teraz, zobaczcie, sytuacja się odwraca. Nie mówię tego z jakąś tam wielką satysfakcją, bo tak jak powiedziałem, narastanie tego sporu, rozdzieranie Polaków, mówiliśmy o tym więcej w piątek, jest na rękę naszym wrogom. Jeśli Polska się podzieli na opcję wschodnią, pan Ziobro, Godek i tak dalej, Kaczyński, nie, taką białorusko-moskiewsko-chińską, nie, a druga część tej Polski oświeconej podzieli się na opcję, powiedzmy, brukselsko-berlińską, to jak myślicie, co stanie się z Polską? Jeśli Polacy się podzielą pół na pół. Linia Wisły. Prawdopodobnie może nastąpić rozbiór Polski. I tu ci konserwatyści... Polska przestanie istnieć? Dokładnie. To tak przecież było. Przecież z jednej strony Konstytucja 3 maja, to był ten zwrot w kierunku liberalnemu Zachodowi, z drugiej strony Targowica, czyli tam katolicki Bóg, tradycja, konserwatyzm i car, a dokładnie caryca. Nie? No, także rozumiecie... Istnieje dzisiaj ogromne ryzyko, że Polacy, podzieliwszy się w tych sprawach ideologicznych, przeróżnych i politycznych, wylądują jako naród, którego państwo zostanie podzielone. Mówisz o tej polaryzacji. Wcześniej wspomniałeś, że tak naprawdę to jest na rękę PiS-owi, bo on się jawi jako ta opcja prawicowa, ale jednak sondaże też pokazują, że Polacy chcą zmiany prawa aborcyjnego. Sondaż dla Wirtualnej Polski, 74% Polaków uważa, że obecne prawo jest złe i trzeba je zmienić. Prawie 43% badanych chce powrotu do kompromisu aborcyjnego, a ponad 31% chce liberalizacji prawa do aborcji.
Moje pytanie jest takie, czy sprawa aborcji nie doprowadzi jednak ostatecznie do upadku rządu PiS? No, rząd PiS mówi, damy 500 zł emerytom i wygramy wybory. No tak mniej więcej bronią się przed tym Terleckim, który nazwał jedną z kobiet kretynką. No to mówię, do wyborów Polacy zapomną, zresztą takie kobiety w młodym i średnim wieku to nie nasz elektorat, starym damy po 500 zł i na nas zagłosują. Nie? Tak w skrócie jest myślenie tej komuny pisowskiej. Nie? Ale sytuacja jest, myślę, dużo, dużo poważniejsza. My, nasza linia tu w telewizji Idź Pod Prąd, od samego początku, możecie sobie to prześledzić, od 2016 roku i wcześniej zresztą też podobnie mówiliśmy, mamy osobiste poglądy na temat zabijania nienarodzonych dzieci. Nie? Oczywiste jest, że uważamy, że zabijanie dzieci dla wygody, dla tam polepszenia swojego statusu, nie wiem, tam żeby się lepiej poczuć, czy tam żeby pojechać na wczasy, no to jest zbrodnia. Co do tego nie mam wątpliwości i myślę, że wielu tam lewicowych tych przedstawicieli też by się ze mną tutaj zgodziła. Nie? Ale ze względu na to, że społeczeństwo dzisiaj w Polsce jest kompletnie, można powiedzieć, rozbite w tej sprawie, że mamy demokrację, w której no to większość wybiera, to myśmy mówili, nie ruszajmy tego kompromisu aborcyjnego. Dlaczego? Bo naruszenie go po pierwsze spowoduje, że bo te siły katolickie zawsze prą, żeby tam zaostrzać to prawo. Uda się wam to zrobić, ale potem przyjdzie, można powiedzieć, wychylenie wahadła w drugą stronę i będziecie mieć z waszej winy aborcję na życzenie. Tośmy mówili od 2016 roku. Nie? Dalej, że ta sprawa nie jest możliwa do rozwiązania, żeby wszystkie strony były zadowolone. Czyli już, jeśli osiągnęliśmy już jakiś ten kompromis, zresztą w dzisiejszych czasach, jeśli nie da się w Polsce dokonać aborcji, to się dokona w Czechach, czy w Niemczech, czy jeszcze gdzie indziej, także trzeba też mieć świadomość pewnej globalnej wioski. Nie ruszajmy tego tematu. Tu nie dojdziemy do niczego nowego, do żadnej zgody. Nie? Tu tylko będzie rozchwianie całego państwa. Tu będzie jeszcze więcej nienawiści. Tu jeszcze zobaczymy, co się będzie działo w czwartek, bo to przecież też to samo podłoże, ten konflikt tych smutne, dwóch marszów i tak dalej. Święto Niepodległości już teraz nam się kojarzy z burdami. Ale o tym być może jutro porozmawiamy, jeśli Bóg da. Także to, cośmy przewidywali, niestety, to się dzieje i będzie gorzej. Czyli jaki scenariusz? PiS zostanie u władzy? Prawo aborcyjne pozostanie takie, jakie jest? Myślę, że PiS nie pozostanie na dłuższą metę u władzy. To już wiedzą sami pisowcy. Tu z naszych kontaktów w PiSie już wiemy, że tam jest taka atmosfera po prostu szybko się nachapać, bo zaraz nas odsuną od władzy. Także oni dzisiaj kradną na potęgę, budują jakieś tam fundusze, wyciągają pieniądze, przelewają na prywatne fundacje, żeby później tam, wiecie, jakoś przeżyła tam żona, kochanka, teściowa, nie wiem kto tam, jeszcze różne takie rzeczy robią. Także to jest formacja już schyłkowa. Trzeba się liczyć, że niebawem, oczywiście mówię, jeśli nie wybuchnie jakaś tam wojna czy coś takiego, nie? Także tu, żeby mieć to, tę świadomość. Patrząc na dynamikę tych procesów i dochodzenie kolejnych roczników młodych ludzi, PiS niebawem, czy to będzie rok, czy dwa, czy trzy, straci władzę. Przyjdzie jakaś koalicja liberalna i ona zmieni w kierunku liberalnym te przepisy. No to dla mnie jest oczywista oczywistość. I tak to się skończy. Tak się to rumakowanie tej katokomuny skończy. To smutny scenariusz, ale też myślę, że wkrótce przy okazji Święta Niepodległości będziemy rozmawiać o tym, co możemy jeszcze zrobić, żeby, tak jak wcześniej mówiłeś, żeby zapobiec temu rozbiorowi Polski, który być może się stanie. Także też czekamy na wasze pomysły, co możemy dzisiaj robić, żeby jednoczyć Polaków, żeby Polacy o przeciwstawnych poglądach jednak ze sobą rozmawiali. Piszcie na kontakt@izpodprat.pl. Jeszcze pastor Paweł Chojecki. Zobaczcie, że tu dwaj nasi najwięksi przyjaciele w historii, czyli Rosjanie i Niemcy, już wysyłają do Polaków pewne komunikaty. Tu mówiłem o Duginie, że on już mówi, że Polska jest przyjacielem i fajnie, to taki, można powiedzieć, strateg, myśliciel geopolityczny rosyjski, doradca Putina.
potem Putin na klubie wałdajskim właśnie mówi, że ten rozsądny konserwatyzm, cały program w piątek polecam, bo tam więcej na ten temat mówiłem, czyli tu jest oferta, no przyjdźcie do nas, będziemy konserwatysty, czyli Targowica, ale tutaj ambasador Niemiec w Polsce nie pozostał dłużny i też udzielił, już nie wiem tam, nie pamiętam komu, dość obszernego, chyba tam Polska i Niemiecka Gazeta, nie wiem, czy nie, Wirtualna Polska i Deutsche Welle, coś tam jakoś tak, chyba można sobie zobaczyć, też już tu ofertę przyjaźni do Polaków wysyła, czyli rozpoczęła się już, można powiedzieć, na ostro walka, bój o rząd dusz w Polsce. Czy Polacy posłuchają Władimira Putina, czy posłuchają tutaj, no już nie pani Merkel, no a już tam nie bardzo wiadomo kogo, a my mówimy najpierw, kiedy sobie na to pytanie mamy odpowiedzieć, posłuchajmy Jezusa Chrystusa. Wtedy będziemy wiedzieć, jak odpowiedzieć na to pytanie, które zadają nam nasi odwieczni przyjaciele. A wskazujesz na Pismo Święte, a my już zapraszamy na 20.30. Biblia w czasie zarazy. Kończymy Ewangelię Mateusza, a wcześniej o 18.00 Idź pod prąd, dogrywka. Dziękuję Ci za dzisiejszy program, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Tobie i Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zastanawiałeś się może kiedyś, dlaczego tak zwana Ziemia Obiecana, czyli Izrael, Jerozolima, to miejsce, które Bóg przygotował dla swojego narodu wybranego, jego stolica, są otoczone nawet, jeśli chodzi o Jerozolimę, w całkiem bliskiej odległości, kilkudziesięciu kilometrów, przez bardzo nieprzyjemną pustynię, przez skały, piaski, bezdroża, bezwodzia, praktycznie tylko gdzieś punktowo jakieś oazy, jakieś źródła, tak. Bezkres skał, jakichś piaszczystych wzgórz, nieużytków kamienistych i do tego lejący się z nieba żar 40-stopniowy? Dlaczego w takim kontraście znajduje się Ziemia Obiecana? Być może właśnie w tym słowie kontrast tkwi odpowiedź. Bóg, prowadząc Żydów przez tę pustynię, mówi: prowadzę was do Ziemi Obiecanej, którą dla was przygotowałem, gdzie będziecie przeżywać Boże błogosławieństwo, moje błogosławieństwo. I przechodzą, idą od południowego wschodu mniej więcej, dochodzą, przechodzą przez Jordan i wchodzą do tej Ziemi Obiecanej, która różni się od pustyni. Jeśli pójdą dalej na północ, no to już piękne, piękne tereny, roślinność, potoki, rzeki, jezioro i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w tym słowie kontrast tkwi odpowiedź. Żeby zrozumieć dobro, żeby naprawdę doświadczyć, zachwycić się Bożym błogosławieństwem, dobrem, wspaniałością, przyjaznym nastawieniem Boga i tak dalej, musimy od czasu do czasu poznać pustynię. Musimy od czasu do czasu doświadczyć także zła, także cierpienia, żebyśmy, kiedy wchodzimy do tego obszaru Bożej woli, do tego, co jest dobre, co jest Bożym błogosławieństwem, żebyśmy mieli porównanie po to, byśmy mogli być stale wdzięczni. Boże, dziękuję Ci za to dobro, którym mnie otaczasz. Po to jest pustynia. Ósmego listopada 1864 roku car Aleksander II Romanow wydał tak zwany ukaz kasacyjny, na mocy którego zlikwidowano większość katolickich klasztorów na terenie Królestwa Polskiego. Była to forma represji za poparcie, jakiego duża część katolickiego duchowieństwa udzieliła powstaniu styczniowemu. Na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej, bezpośrednio włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego, kasaty klasztorów przeprowadzono już wcześniej. Państwową religią Rosji było prawosławie i władze rosyjskie starały się wszystkimi możliwymi sposobami ograniczyć stan posiadania religii katolickiej. Królestwo Kongresowe miało pewną odrębność i dopiero powstanie styczniowe dało pretekst do przeprowadzenia takich działań. Spośród 155 istniejących klasztorów męskich zlikwidowano 110. W 71 przypadkach jako powód podano udział zakonników w powstaniu, a w 39 zbyt małą ilość zakonników w klasztorze. Z 42 klasztorów żeńskich zlikwidowano 4. Pozostawione klasztory ukaz dzielił na dwie kategorie: etatowe i ponadetatowe.
Etatowych klasztorów męskich miało być 25, a żeńskich 10. Mogło w nich żyć najwyżej 14 zakonników lub 14 zakonnic. Jedynie klasztorowi Paulinów na Jasnej Górze zezwolono na więcej. Klasztory etatowe mogły przyjmować nowicjuszy. Klasztory ponadetatowe nie miały tego prawa, a kiedy liczba zakonników w nich spadała poniżej 8, miały być likwidowane. Ukaz uniemożliwiał też klasztorom prowadzenie działalności gospodarczej. Zakonnicy mieli się utrzymywać wyłącznie z dotacji państwowych, które wystarczały na życie, ale na przykład remonty budynków już nie. Papież Pius IX protestował przeciwko ukazowi, wskazując, że jest on pogwałceniem konkordatu, który Rosja zawarła w roku 1847. Ponieważ protesty te nie dały żadnego skutku, w 1866 roku zerwał stosunki dyplomatyczne z Rosją. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!